Pozytywów można szukać właśnie w negatywach z Gorzelca. JP Prince trafił 3 z 10 ostatnich rzutów za 3, więc możemy go odpuszczać na obwodzie. Jeszcze gorszą skuteczność ma w tej serii Mike Taylor. On też powinien dostać jak najwięcej wolnego miejsca, niech sobie facet rzuca. Kolejnym pozytywem jest obrona Filipa Delewicza, który gra świetnie w ataku, ale w obronie zupełnie nie wystawia rąk do rzucających, odpuszcza ich i Craig Brackins już go raz pokarał. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobi to ponownie, ale właśnie tego Delewicza musimy zatrzymać w ataku, bo jest to gracz, który wyrósł na MVP i tych rozgrywek rzuca niesamowite rzuty w tej serii. Trafia przez ręce, o tablicę, gra świetnie tyłem do kosza, także jak zatrzymamy Delewicza, to powinno być dobrze. Po tym meczu niedzielnym naprawdę są powody do optymizmu, bo naprawdę też nie sztuka jest ratować składem, jeśli gracze rezerwowi wejdą i nie dadzą nic dla zespołu, a w niedzielę właśnie wszyscy, którzy wchodzili na parkiet, dawali coś z siebie i widać było, że to jest najważniejsze. Najważniejszy jest kolektyw, bo taki zespół trudno się broni. Jeżeli każdy jest w stanie rzucić za trzy, czy spenetrować i zakończyć akcję punktową. Bo tak troszeczkę nas gracze turowo odpuszczali, czy tego Cesnowskisa, czy tego Hanasa, i bardziej się skupiali na Koszarku czy Zamojskim. I jeszcze, no również według mnie osoba Przemka Zamojskiego, to jest klucz. Jak Zamoj dobrze gra, jeśli ma otwarte pozycje i trafia, to nam się gra łatwiej. Jeśli Zamoj troszeczkę ma problemy ze skutecznością, wtedy przegrywamy. To są takie dwa, wydaje mi się, klucze do tego, żeby dzisiaj wygrać i te swoje szanse przedłużyć.